Epidemia koronawirusa wpłynęła na cały rynek energetyczny, głównie na rynek ropy i gazu ziemnego. Byliśmy świadkami pod koniec kwietnia sytuacji, w której cena ropy pewnych gatunków, szczególnie tej gatunku amerykańskiej ropy WTI, spadła poniżej zera. Cena doszła do minus 40 dolarów za baryłkę. Czy to oznacza, że ceny na stacjach benzynowych spadną do poziomu złotówki czy poniżej? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ to wydarzenie, które miało miejsce pod koniec kwietnia, było związane z końcem zawierania umów na dostawy terminowe na miesiąc maj. Oznaczało to, że ci producenci ropy, którzy nie zdążą sprzedać swojej ropy w kontrakcie majowym, pozostaną z nią, musząc ją magazynować co najmniej do miesiąca czerwca. To spowodowało, że w związku z bardzo niskim popytem na ropę naftową na światowych rynkach oraz zmniejszającymi się możliwościami magazynowymi tej ropy na świecie, producenci byli gotowi dopłacić do sprzedanej ropy, czy w tym przypadku wręcz podarowanej, niż trzymać ją bądź w ostatecznym rachunku zamknąć odwiert. Szacuje się, że koszt zamknięcia odwiertu, z którego pozyskuje się ropę naftową, kosztuje od 2 do 4 milionów dolarów. Natomiast taniej wychodzi krótkotrwałe sprzedawanie surowca nawet poniżej ceny tak zwanej zerowej, czyli poniżej ceny minimalnej, tak żeby dopłacając kupującemu do nabytej ropy, zachować po pierwsze relacje handlowe z nim, a po drugie, żeby móc utrzymać tą produkcję na podobnym poziomie w sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa osłabnie. W ostatnich kilku tygodniach, szczególnie na początku maja, czyli od momentu obowiązywania nowego porozumienia naftowego, które zostało zawarte 10 kwietnia podczas rozmów pomiędzy kartelem OPEC, grupą państw spoza OPEC oraz grupą państw z G20, producentem głównie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Norwegii, zdecydowano się na cięcie wydobycia ropy sięgające 10 milionów baryłek ropy dziennie. To porozumienie obowiązuje od 1 maja i już widzimy pewne efekty. Natomiast nie są to efekty, które chcieliby widzieć w takim rozumieniu producenci, ponieważ producenci liczyli, że cena ropy skoczy do ponad 40 dolarów po wprowadzeniu tych cięć. Natomiast cena ropy obecnie z dniem 5 maja wynosi około 30 dolarów. Cena ropy rośnie, ale tylko dlatego, że powoli gospodarki światowe otwierają się i poluzowują po kolei obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Głównie widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, które poszczególne stany już wychodzą z tego reżimu izolacji i powoli gospodarka wraca do życia, do normalnego funkcjonowania. Taki stan rzeczy będzie trwał, będzie się powiększał, co w związku z tym będzie oznaczało zwiększenie cen ropy na światowych rynkach.